Chcę Państwu powiedzieć, że na przykład kilowatogodzina kosztowała, gigawatogodzina kosztowała rok temu 70 zł, dzisiaj kosztuje 1800 zł. To jest w ogóle niemożliwe. Przemysł w Polsce albo upadnie, albo wstrzyma produkcję. Tak jest między innymi z nawozami, które ma 70% kosztów, to jest między innymi koszty gazu. Tak jest z całą chemią budowlaną i tak dalej. Cały ten przemysł papierniczy, zobaczcie, ile wzrósł papier, jeżeli zobaczymy. Więc jeżeli nie będzie także wsparcia rządu do przedsiębiorców, także dużych i średnich, to po prostu za chwilę ludzie będą zwalniali pracowników. Nie da się tego utrzymać. To po pierwsze. My chcemy także objąć i wymusić na rządzie, aby ten energochłonny przemysł wpadł. Dlaczego Niemcy są w stanie wspierać swój przemysł energochłonny, a Polacy, a rząd polski nie jest w stanie? Skąd pieniądze? Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale do budżetu w tym i przyszłym roku wpłynie między 50 a 150 miliardów złotych więcej. Z jakiego tytułu? Z tytułu inflacji. Znaczy zapłaci pan, ja, wszyscy zapłacimy więcej z faktu, że inflacja wzrosła. Budżet państwa wzrośnie. Jeżeli środki nie będą przeznaczone na pomoc Polakom właśnie w czasie kryzysu, bo dzisiaj widzimy, że blisko 70% Polaków jest zaniepokojona sytuacją, że będzie się żyło gorzej, że nie zepnie po prostu własnych budżetów. Z tytułu zwiększonych dochodów, za które płacą Polacy właśnie w droższej żywności we wszystkim, powinno być sfinansowanie pomocy do ciepła i do prądu. Nie tylko dla każdego z Polaków, ale także dla przemysłu. Podobno rząd rozpoczął takie rozmowy. My żądamy, aby to było jasne dosyć szybciej. Żądamy, aby po pierwsze wynegocjował jak najszybciej z Komisją Europejską dokładnie te dopłaty do energii dla przemysłu energochłonnego, dla średnich przedsiębiorstw. Nie da się funkcjonować, jeżeli na przykład energia dla przedsiębiorców wzrosła o 1500%. To słuchajcie, nie da się, po prostu nie da. Znaczy ludzie będą ograniczali za chwilę zatrudnienia. Są pieniądze w budżecie za tą inflację. Jeżeli one nie będą wykorzystane na ten cel, to nie da się tego ograniczyć. Musimy ten rok kryzysowy przeżyć po prostu, ale dając środki finansowe zmniejszające koszty funkcjonowania przedsiębiorcom i zmniejszające koszty dla obywateli. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale 25% gazu, który używamy w Polsce, 25%, 1/4, to jest polski gaz. Czy on wzrósł w wydobyciu? On nie wzrósł w wydobyciu, ale w tak zwanym międzyczasie PGNiG ma miliardy zysku. No kosztem czego? No kosztem Polaków przecież. Wzrosły ceny, więc oczywiście dają cenę giełdową, a nie cenę faktyczną. Jeżeli Orlen ma 13 miliardów zysku, przepraszam bardzo, no to kto za to płaci? No wszyscy Polacy, a cena jest 7,70 zł. Cena hurtowa w Polsce przez kilka miesięcy w zakupie była najwyższą ceną w Europie. Cena hurtowa paliw, a 90% rynku hurtowego paliw ma Orlen, przepraszam bardzo. Kto na tym zarabia? Zarabiają w największym stopniu spółki Skarbu Państwa, które powinny jednak znaleźć system, aby ta tańsza energia czy tańsze paliwo mogło być w Polsce po prostu dostępne. Dzisiaj za inflację płaci kto? Płaci każdy, kto ma kredyt w WIBOR-ze. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, zdolność kredytowa Polaków spadła o połowę. Połowa Polaków już nie ma zdolności kredytowej tak, jak miała jeszcze przed inflacją. Dlaczego w Europie inflacja jest średnio 8%, a u nas 16%? Dlaczego na przykład cały sektor nieruchomości, kredytów nieruchomości w Europie posiłkuje się przez całe lata, dziesięciolecia stałym oprocentowaniem rzędu 1-2%, a w Polsce wiemy, jakie jest oprocentowanie. Znaczy dzisiaj tak naprawdę o 70% spadła już dzisiaj nie tylko zdolność kredytowa, ale przede wszystkim podaż kredytów na rynku mieszkaniowym. Polaków już dzisiaj nie stać na mieszkania. Musimy przeżyć ten rok, dwa, doprowadzić do zmiany rządów, wprowadzić jakiś system logiczny i przynajmniej być w progach średnioeuropejskich. No słuchajcie, no my jesteśmy dzisiaj, znaczy nie da się funkcjonować. Dzisiaj za inflację zapłacą wszyscy, płacą w żywności, w cenach energii, w cenach kredytów. Przecież ludzie w dużej części mają po prostu kredyty i są już na granicy wytrzymałości. W związku z tym podkreślam raz jeszcze, odpowiedzialne rządzenie jest tutaj kluczem, ale dzisiaj, żeby przetrwać ten bardzo trudny rok, głównie w części energetycznej, zarówno w sektorze, jak Pan mówi, przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych, te dodatki powinny sfinansować się wpływy z inflacji, które po prostu wpływają do budżetu. Pomiędzy 40 a nawet 100 miliardów będzie więcej w budżecie z tytułu tylko inflacji. Tymi pieniędzmi powinien rząd się podzielić po prostu obywatelom w sposób odpowiedzialny, aby zmniejszyć obciążenia wynikające z inflacji.